Trudno mi powiedzieć, jakimi motywacjami kierował się ksiądz Marcin, prosząc mnie o wygłoszenie tej prelekcji, ponieważ jako katecheta nie mam zbyt dużego doświadczenia, ponieważ pracowałem tylko przez 2 lata w technikum i w szkole branżowej w Ksawerowie na Widzewie. Jednakże zostałem poproszony o prelekcję na temat wkładu Kościoła katolickiego w rozwój pedagogiczny i katechetyczny w archidiecezji łódzkiej na przestrzeni 100 lat. Temat bardzo poważny. Nie ukrywam, że mam tremę i stresuję się, ponieważ też widziałem kilku swoich katechetów ze swoich młodzieńczych lat. Tym bardziej bardzo proszę o wyrozumiałość. Temat prelekcji został ułożony jako twierdzenie, absolutnie jako pytanie. Osoby, które dają nam ten temat, doskonale wiedzą, i my również, że Kościół katolicki na przestrzeni 100 lat naszej archidiecezji ma ogromny wkład, tak pedagogiczny, jak i katechetyczny. Żebyśmy jednak dobrze zrozumieli to, o czym mówimy, musimy się cofnąć ponad 100 lat temu. Łódź jest miastem, które rozwija się bardzo dynamicznie. Z małej osady jeszcze na początku XIX wieku Łódź staje się w 1850 roku drugim po Warszawie miastem pod względem liczby mieszkańców w Królestwie Polskim. To jest bardzo ciekawe, to tylko statystyka, ale w przeciągu stulecia liczba ludności zwiększyła się w Łodzi 600-krotnie. Z niecałego 1000 w 1815 roku, 5 lat przed powstaniem naszej diecezji, w Łodzi mieszka już 600 tysięcy osób. Tak szybki wzrost demograficzny w XIX wieku jest nieporównywalny w skali całej Europy. Inne miasta w tym czasie powiększyły się 10-krotnie, najwyżej 16-krotnie. Nasze miasto 600 razy. Ostatnio byłem w Muzeum Miasta Łodzi i tam przeczytałem, że rozwój miasta i okolicy w związku z rozwojem włókiennictwa można porównać tylko i wyłącznie do miast amerykańskich w Stanach Zjednoczonych, które po prostu powstały w bardzo szybkim tempie. To również ten wzrost demograficzny spowodował, że w dniu 10 grudnia 1920 roku Bullom Christi Domini qui esse bonum pastorem papież Benedykt XV powołał diecezję łódzką. W jej skład wchodzą wtedy następujące dekanaty: łódzki miejski, łódzki pozamiejski, łęczycki, kłodawski oraz brzeziński. Mimo tak ogromnej liczby wiernych, w tych 5 dekanatach znajduje się tylko 67 parafii, w których posługuje 126 kapłanów, którzy otaczają swoją duszpasterską opieką niewiele ponad 500 000 wiernych. Niesamowita skala, również trud pracy katechetycznej i duszpasterskiej w tym czasie. Do czasu mianowania nowego ordynariusza administratorem diecezji został arcybiskup Aleksander Kakowski z Warszawy. To właśnie on zabiegał bardzo mocno o to, aby powołać nową diecezję, co nie było możliwe jeszcze przed I wojną światową ze względu na brak przychylności władz carskich. Arcybiskup Kakowski, podejmując starania, aby erygowano diecezję, miał na uwadze uwarunkowania Łodzi zamieszkanej przez wielkie rzesze robotników, którzy potrzebowali bardzo troskliwej i wzmożonej opieki duszpasterskiej. Większość osób, które przybyło w tamtym czasie do Łodzi, pochodziło z małych miejscowości, z polskich wsi, bez wykształcenia i pogłębionej katechezy. 23 stycznia
wikariuszem generalnym nowo powstałej diecezji został mianowany przez arcybiskupa krakowskiego ksiądz prałat Wincenty Tymieniecki, proboszcz i budowniczy tej świątyni, kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Po niespełna 4 miesiącach bullom Commissium Humilitati Nostre z 11 kwietnia 1921 roku ksiądz prałat Tymieniecki został pierwszym ordynariuszem diecezji łódzkiej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta nowa rzeczywistość nowo powstałej diecezji wymagała konkretnych celów i zadań, które należało realizować. Sercem każdej diecezji, która chce prawidłowo się rozwijać, a także mieć prawidłowy pedagogiczny, katechetyczny i duszpasterski wkład w stosunku do wiernych, jest własne seminarium duchowne. Musimy pamiętać, że 100 lat temu to właśnie na kapłanach spoczywał trud katechizacji, wspomagany przez siostry zakonne. W 1919 roku, a więc rok przed utworzeniem naszej archidiecezji, diecezji wtedy, w mieście było tylko 9 parafii. W tych 9 parafiach pracowało zaledwie 40 kapłanów. W tym czasie w Łodzi mieszkało ponad 160 tysięcy katolików. 40 kapłanów, 163 tysiące wiernych katolików. Z tych 40 kapłanów, 13 z nich pracowało jako prefekci w szkołach. Byli katechetami. To oni, jako pierwsi, podejmowali tak ważne zadanie, o którym dzisiaj w homilii wspominał ksiądz biskup Marek Marczak. Trudne warunki materialne powodowały, że było trudno utworzyć nowe seminarium. Biskup Tymieniecki zdawał sobie sprawę z faktu, że rząd polski, zabiegając o utworzenie diecezji łódzkiej, zobowiązał się do wyposażenia jej w budynki konieczne do jej funkcjonowania. Dlatego pierwszy ordynariusz diecezji występuje do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o środki na zakup lub budowę budynków diecezjalnych, w tym również seminarium. Tak powstaje pomysł, aby w dawnym szpitalu świętego Aleksego, który znajdował się przy placu, przy ulicy Placowej, utworzyć seminarium. To obecny budynek wielokrotnie rozbudowywany, który znajduje się za naszą katedrą. Seminarium było potrzebne, aby kształcić nowych kapłanów, ale również licznych katechetów, którzy podejmowali zadanie katechizacji w nowo powstałej diecezji. Ksiądz biskup Wincenty Tymieniecki 9 sierpnia 1921 roku erygował seminarium duchowne diecezji łódzkiej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. W te wakacje, 3 tygodnie temu ponad, obchodziliśmy 100. rocznicę tego wydarzenia. Bez seminarium i bez kształcenia kleryków nie byłoby możliwe stworzenie odpowiedniej sieci katechizacji w tamtym czasie. Pierwszym nowo mianowanym rektorem zostaje ksiądz Jan Krajewski, który już 25 sierpnia organizuje egzaminy wstępne dla kandydatów do seminarium. Egzamin obejmował 3 przedmioty: język polski, historię i język łaciński. Równo za 6 dni, 10 września, będziemy obchodzili 100. rocznicę rozpoczęcia pierwszego roku akademickiego naszego seminarium. To ważne wydarzenie, które powoduje,
że od tego czasu aż po dziś dzień seminarium ciągle kształci nowych księży, nowych katechetów. Oczywiście nie tylko księża w tym czasie bardzo mocno zaangażowani pedagogicznie i katechetycznie. Jeszcze przed powstaniem naszej diecezji ksiądz biskup Tymieniecki zakłada dwa przytułki na Rokiciu dla bezdomnych i dla dzieci. Te przytułki stały się początkiem wielkiego dzieła Kościoła łódzkiego na polu akcji tak charytatywno-dobroczynnej, jak i również pedagogicznej, jakim było Towarzystwo Schronisk Świętego Stanisława Kostki. Głównym celem towarzystwa było sprawowanie opieki nad bezdomnymi. W 1917 roku możemy dowiedzieć się, że towarzystwo miało pod opieką żłobki, ochronki, przytułki, szkoły dla głuchoniemych, zakłady wykonujące buty, zakłady wykonujące czapki, a więc dające zatrudnienie i pracę. Ponad 1600 dzieci, które w tamtym czasie, trudnym czasie odzyskania przez Polskę niepodległości i w okresie międzywojennym zajmowało się pedagogiczną i katechetyczną opieką nad dziećmi. W tym czasie posługują tam osoby, które kończą specjalne kursy, opiekunowie. To procentuje. To robotnicze miasto rozwija się nie tylko pod względem demograficznym, ale również religijnym. Nieoceniona w tym czasie jest również pomoc wszelkich zgromadzeń zakonnych, męskich i żeńskich, które posługują wśród najbardziej potrzebującej młodzieży i dzieci. Czas wojny to chyba najciemniejszy okres w historii naszej diecezji. W tym czasie 54% duchowieństwa diecezjalnego umiera. Zginęło ponad 132 księży. Pierwsza fala aresztowań księży, katechetów, którzy w okresie międzywojennym uczyli i posługiwali w łódzkich i pozałódzkich parafiach, następuje już 9 listopada 1939 roku. Nie jest wcale łatwiej i lepiej zaraz po odzyskaniu, po skończeniu II wojny światowej. Na początku, w 1945 roku, pomimo zerwania przez władze PRL konkordatu zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, nauczanie religii odbywa się jeszcze w szkole publicznej. Jako podstawę prawną możemy tutaj wskazać artykuł 120 Konstytucji Marcowej, który został utrzymany w mocy przez ministra oświaty Czesława Wypycha z 1945 roku. Jednocześnie w tym dokumencie zmieniono status nauczania religii, która przestała być przedmiotem już obowiązkowym, jak to miało miejsce przed wojną. To właśnie tam znalazły się dyrektywy odnośnie tworzenia szkół bez nauczania religii, które oddano pod zarząd powstałego w 1949 roku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rozpoczyna się otwarty czas walki z katechezą w szkole. Akcja eliminowania nauki religii nie ustała, mimo że w porozumieniu zawartym pomiędzy przedstawicielami rządu PRL i Episkopatu Polski w roku 1950 w punkcie 10 tak ustalono. Rząd nie zamierza ograniczać obecnego stanu nauczania religii w szkołach. Mimo to religia systematycznie jest wyrzucana ze szkoły do parafii i salek przyparafialnych.
To powoduje odezwę. Wzywamy wszystkich Was, drodzy rodzice i opiekunowie katolicy, by podpisać list do petycji Krajowej Rady Narodowej, który mówił o przywróceniu nauki i religii w szkołach, która została ona zniesiona, by nie robiono żadnych trudności nauczycielom i nauczycielkom chcącym udzielać tej nauki, by nie zabraniano duchowieństwu nauczania w szkole i dopuszczano ich do szkoły jak dawniej. Doskonale wiemy, że tak się nie stało. Z czasem religia została całkowicie wyrzucona ze szkoły. Starsi księża często wspominają ten okres jako bardzo wyczerpujący i trudny, kiedy w wielu punktach katechetycznych, w salkach nauczali religii po wiele godzin i wiele klas razem. Ten trud katechetyczny owocuje. Mimo walki władzy, religia żyje i żyje wśród uczniów. Z chwilą całkowitego usunięcia nauki religii ze szkoły władze polityczne skoncentrowały się na drugim nurcie batalii, który zamierzał do ateizacji społeczeństwa. Później chciano ograniczyć nawet katechizację prowadzoną przy parafiach i dążeniu do podporządkowania jej władzom oświatowym. To wszystko jednak się nie udało. Doskonale wiemy, że również na fali odwilży, która nastąpiła po wyborze Karola Wojtyły na papieża, coś w narodzie drgnęło. Pamiętamy również te wydarzenie, kiedy w 1987 roku Jan Paweł II odwiedził nasze miasto i właśnie tutaj w katedrze łódzkiej spotkał się z inteligencją. Mówił właśnie, jak ważna jest religia, jak ważna jest wiara, a także wspominał te wydarzenia, kiedy jeszcze jako Karol Wojtyła odwiedzał nasze miasto. Przełom przychodzi w 1989 roku. Odnowa życia społeczno-politycznego umożliwiła katechezie powrót do szkoły publicznej i do przedszkoli. U podstaw tej decyzji, jak podkreślano w instrukcji menowskiej, znajduje się zarówno docenienie roli chrześcijańskich wartości etycznych w procesie wychowania, jak i potwierdzenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi. To ważny krok w docenieniu katechizacji, katolickiej pedagogiki, w wychowaniu dzieci. W tym kontekście następnym ważnym dokumentem była ustawa o systemie oświaty, wydana 7 września 1991 roku. W preambule tak czytamy. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. W myśl tej ustawy oraz zachowując rozwiązania instrukcji minister edukacji narodowej w 1992 roku wydaje rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Po wielu latach batalii o religię w szkole ponownie wraca ona do klas szkolnych. To powoduje ogromny wzrost również wśród osób świeckich zainteresowania, pogłębienia swojej wiedzy, a także nauki religii jako katecheta. I tutaj chciałem jeszcze przybliżyć historię Instytutu Teologicznego, którego pewnie większość z Was miała do czynienia. Instytut został utworzony w roku wizyty Jana Pawła II w Łodzi we wrześniu 1987 roku.
Celem tego instytutu było zorganizowanie systematycznej formacji intelektualnej dla osób zakonnych i świeckich, które wymagają wyższej wiedzy religijnej ze względu na swe zajęcia lub świadomą potrzebę podniesienia osobistej kultury duchowej. Co ciekawe, w pierwszym roku istnienia do Instytutu Teologicznego zgłasza się ponad 600 słuchaczy. Ten instytut początkowo mieści się przy ulicy Retkińskiej. Funkcjonowanie tego ośrodka w początkowej swej fazie jest oparte na prawie kościelnym i nie dawało jeszcze uprawnień państwowych. Z czasem na mocy umowy podpisanej przez arcybiskupa Władysława Ziółka z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie, studentów Instytutu Teologicznego w Łodzi, którzy należeli do Kolegium Teologicznego, objęto opieką naukowo-dydaktyczną w celu zdobycia przez nich uprawnień państwowych, co umożliwiało zatrudnienie w szkole jako wykwalifikowani katecheci. Studenci mieli możliwość zdobycia wówczas tak zwanego licencjatu zawodowego, który dawał możliwość prowadzenia katechezy w szkołach, a także kontynuowania dalszych studiów magisterskich. Czym innym był punkt konsultacyjny w Łodzi, który znajdował się przy ulicy Skorupki 7. Powstał on rok później niż Instytut Teologiczny, bo w 1988 roku jako filia Akademii Teologii Katolickiej. W międzyczasie na bazie Akademii Teologii Katolickiej powstał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, UKSW. W filii Akademii przekształcono na punkt konsultacyjny, w którym studia magisterskie i stacjonarne odbywali tak studenci świeccy, jak i zakonni. W odróżnieniu od Instytutu Teologicznego, tego na Retkini, tutejsi studenci nie zdobywali uprawnień do nauczania religii w szkole. W końcu oba punkty połączyły się, kształcąc przez te lata rzesze wspaniałych katechetów. Widzimy na przestrzeni krótkiej, stuletniej historii naszej diecezji, że ta myśl katechetyczna i pedagogiczna zmieniała się i ciągle się zmienia. Możemy mówić tak naprawdę o takich fazach wczoraj, dziś i jutro. Każdy z tych czasów, tak bardzo krótko przeze mnie omówiony, czy to przedwojenny, kiedy diecezja zmagała się z ogromnymi brakami personalnymi, kształcąc kleryków w seminarium duchownym. Również czas powojenny, kiedy wielu księży zostało zabitych w czasie II wojny światowej. Czas walki komunistów z religią w szkole, aż poprzez przemiany systemowo-społeczne, kiedy była potrzeba kształcenia nowych katechetów. Aż po czas obecny, kiedy niestety widzimy znaczny upływ młodych ludzi z katechezy, jest czasem wymagań. I można byłoby popaść w jakiś duchowy pesymizm, ale przecież my, jako ludzie wierzący, z nadzieją patrzymy na katechezę, bo przecież jak mówił o tym dzisiaj w czasie homilii ksiądz biskup Marek Marczak, gromadzi nas tam sam Chrystus. Obecnie na terenie naszej archidiecezji działają szkoły katolickie, stowarzyszenia, zgromadzenia zakonne, męskie i żeńskie, prowadzą żłobki, przedszkola, szkoły podstawowej. Możemy poszczycić się 3 seminariami, 4, które kształcą
obecnie księży, Seminarium Duchowne Redemptoris Mater, Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, nasze seminarium, Łódzkie Wyższe Seminarium Duchowne, Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów Konwentualnych, Wydział i Instytut Teologiczny w Łodzi, który cały czas kształci i poszerza horyzonty katechetów. Mamy diecezjalną katolicką publiczną szkołę podstawową w Tomaszowie Mazowieckim. Są Bernardyni, Salezjanie, Jezuici, Dominikanie, katolicka szkoła podstawowa prowadzona przez siostry Salezjanki w Piotrkowie Trybunalskim. Szkoła podstawowa jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. To tylko niektóre z tych misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, Zespół Szkół Katolickich imienia świętego Jana Pawła. To są owoce tej stuletniej walki o katechezę. I tak jak ksiądz biskup mówił, możemy zadawać sobie różne pytania, zastanawiać się, jak ta katecheza ma wyglądać w przyszłości. Czy powinna wrócić do parafii, czy zostać w szkole, w jakim wymiarze godzin. Ale poza naszymi ludzkimi kalkulacjami powinniśmy bardziej zaufać Chrystusowi. Mimo tego, że obecnie katecheza jest bardzo wymagająca i bardzo trudna. Dlatego z pełnym podziwem patrzę na Państwa, na siostry zakonne, na księży, którzy właśnie, można było powiedzieć, na tej pierwszej linii ewangelizacji stają się misjonarzami dobrej nowiny w szkole. Z nadzieją, wpatrzenie w Chrystusa, spójrzmy również na nasze lekcje religii, na naszą katechezę, nie martwiąc się, bo mamy świadomość tego, że Jezus jest z nami. Dziękuję za uwagę.